Cześć, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj kontynuujemy temat, który rozpocząłem dokładnie w tym materiale. Zawładnij Windows'ami. Jeżeli chcesz to zobaczyć, to wyszukaj na moim kanale coś takiego: Automatyzacja Windows, serwer z użyciem ASIBUL. I tam zrobiliśmy prostą automatyzację. Za pomocą ASIBUL zainstalowaliśmy aplikację na Windowsie, ale wtedy też wspomnę, że to nie rozwiązuje całkowicie problemu, bo jeszcze mamy całą masę różnych zmiennych, chociażby w pliku. Instalacyjnym, który mamy do dyspozycji, możemy wybrać całą masę różnych opcji, jak na przykład wersja językowa aplikacji, ścieżka, plus parę innych parametrów. I teraz pokażę, co możemy zrobić w momencie, gdy chcemy tego typu wartości zmodyfikować, a niekoniecznie mamy tutaj integrację z Ansible na takim poziomie, że Ansible pozwala nam te opcje modyfikować. Zatem pokażę ci dzisiaj aplikację, która pozwala nam zmodyfikować paczkę instalacyjną z naszą aplikacją. Na początek to co musimy zrobić to pobrać tzw. Windows STK. Link zostawię Ci w notatce pod tym nagraniem. Klikamy Download Installer i pobieramy paczkę. Następnie przechodzimy do miejsca, gdzie paczka została pobrana i instalujemy Windows STK. Możesz tu oczywiście pozmieniać te opcje, ale nie musisz. Oczywiście w dalszej części będziesz mógł zmodyfikować też tego typu paczkę za pomocą narzędzia, które Ci pokażę. Zatem przechodzimy dalej, Next, tutaj dowolnie, wybierz co chcesz, akceptujemy. I to co musisz w tym momencie wybrać to MSI Tools, tylko tyle. Jeżeli oczywiście chcesz zainstalować inne narzędzia, tak najbardziej możesz, ale w tym momencie to, co nas interesuje, to dokładnie to. Klikamy Install, instalujemy. I teraz, zanim aplikacja nam się zainstaluje, to informuję tylko, że w tym momencie trwają zapisy na mój kurs Cluster HA Proxmox plus CEF, gdzie pokażę Ci, jak zainstalować Cluster High Availability za pomocą Proxmoxa i systemu CEF. Szczegóły znajdziesz w linku pod tym wideo. Przechodzimy do naszego instalatora, kliknijmy Close i przejdźmy teraz w miejsce, gdzie nasza aplikacja została zainstalowana. Czyli, jeżeli nic nie zmieniałeś, to w tym przypadku będzie to program Files X86, następnie Windows Kids 10 Bin wersja aplikacji X86. No i tutaj mamy coś takiego jak orka. I to musimy w tym momencie jeszcze zainstalować, bo ta aplikacja posłuży nam do zmodyfikowania pliku MSI. Instalacja tu jest bardzo prosta. Uruchamiasz ten pliczek, odpalasz, klikasz dwa razy i właściwie już po wszystkim. Zainstalowane w tym momencie. Wchodzimy do dysku C, program files i następnie wyszukujemy folderu orka. No i w tym momencie mamy taką właśnie aplikację, która nam służy do edycji pliku MSI. Otwieramy to. I teraz, gdy już mamy uruchomioną aplikację, wybieramy file. I open. Szukamy teraz paczki MSI, którą pobraliśmy. Jak widzisz, możesz tutaj wybrać inne też rodzaje instalerów, ale w tym momencie mamy siebie wgrane duplikaty. Jeżeli nie jest, to to jest duplikaty. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie do backupu, który może backupować niemalże wszystko. Daj znać w komentarzu, jeżeli chcesz, żebym omówił to narzędzie. A być może w następnym wideo pokażę Ci, jak działa duplikaty. Zatem wybieramy duplikaty. No i co tutaj mamy. Mamy możliwość zmodyfikowania całej masy parametrów, które są modyfikowane i ustawiane podczas instalacji tej właśnie aplikacji. To, co producent tego oprogramowania doradza, to nie modyfikowanie tego instalera, tylko stworzenie całkowicie nowej paczki. No możesz to zrobić najpierw za pomocą klawisza Transform i New Transform, i w tym momencie mamy kopię binarną tych wszystkich ustawień. Od razu dodam, że tych opcji jest naprawdę dużo. Musisz poszukać to, co Ciebie konkretnie interesuje, Zatem, jeżeli chcesz zmodyfikować jakieś konkretne ustawienia, to musisz to znaleźć w tych właśnie opcjach. Na przykład, jeżeli chcesz zmodyfikować domyślną ścieżkę, to zrobisz to właśnie tutaj za pomocą opcji Directory. Akurat duplikaty nie ma zbyt wielu opcji podczas instalacji, natomiast to, co możemy zmienić, to na pewno lokacja instalacji, czyli możemy zmodyfikować folder, w którym będzie wykonana instalacja. Możemy też zmodyfikować desktop folder, możemy zmodyfikować różnego rodzaju ikonki. Natomiast to, co myślę, że warto tutaj by było zmienić, to condition, bo tu mamy w tym momencie trzy warunki. Trzy opcje mamy do wyboru, czyli chociażby tworzenie ikonki na pulpicie. Możemy to zmienić tak, żeby tej opcji nie było. Czyli zamiast true zmodyfikujemy tę opcję na false, czyli tutaj wprowadzamy false, i podobnie w pozostałych opcjach, tak, żeby podczas instalacji nie tworzone były żadne dodatkowe ikonki. Jeżeli jesteśmy administratorem, który chce wdrożyć aplikację do backupu, ale nie chcemy, żeby użytkownicy o tym widzieli, widzieli, że coś się pojawiło nowego na pulpicie. Nie chcemy, żeby tam grzebali, to możemy tutaj ustawić sobie false. Jak widzisz w tym momencie, te pola podświetlają się na zielono, co oznacza, że te pola zostały zmodyfikowane. To teraz tworzymy sobie nasz nowy instalator. Klikamy File, Save, Transformed S i podajemy nazwę. Na przykład nowy instalator. Zapisujemy, przechodzimy w tym momencie na nasz dysk, klikamy nowy instalator, wybieramy next, potwierdzamy licencję i przechodzimy dalej. Jak widzisz w tym momencie mamy tutaj tylko dostępną jedną opcję. Dla porównania, jeżeli uruchomimy ten installer oryginalny, to tych opcji będziemy mieli więcej, bo są jeszcze wspomniane ikonki, które wyłączyliśmy. Zatem tak to wygląda. Oczywiście teraz możesz zmodyfikować swój playbook w Ansible, tak żeby używał już nowego instalatora, czyli trochę inaczej w porównaniu z tym, co robiliśmy dokładnie w tym materiale. Ewentualnie to, co mogę jeszcze zasugerować, to gdybyś nie chciał się bawić jednak orka, to możesz wybrać całkowicie inną opcję, czyli zainstalować za pomocą Ansible tą domyślną paczkę duplicati, a następnie już stworzyć osobne zadanie w swoim playbooku, które zmodyfikuje plik konfiguracyjny danej aplikacji, bo z reguły jest tak, że po instalacji danej aplikacji tworzone są jeszcze pliki konfiguracyjne i je również możemy zmodyfikować tak, żeby instalacja była zrobiona pod nasze wymagania i chociażby jak w tym momencie wykonaliśmy modyfikację tych ikonek, to możesz Zrobić Ansible taki playbook, który będzie automatycznie od razu po instalacji usuwał te właśnie ikonki. Zatem tak to wygląda. Daj znać, jak to widzisz. Być może znasz inne narzędzia do edycji pliku MSI. Przypominam również o kursie Cluster HA, mega promocja przynajmniej do końca tego miesiąca. Zatem w tym momencie jeszcze 13 dni. Przypominam, będziemy tworzyć klaster z użyciem Proxmoxa i CEF. Szczególnie wydaje mi się, że jest interesujący moduł trzeci, gdzie dokładnie Ci pokażę, jak zarządzać tego typu klastrami. Mamy zaawansowaną obsługę, gdzie wytłumaczę wszystkie elementy i komponenty klastra CEF. Omówimy problemy z wydajnością, nauczysz się rozwiązywania problemów, jak i wykonywania backupu. Sprawdź opis tego kursu, link znajdziesz w opisie do tego materiału na dole. Ja już uciekam, dzięki wielkie i do zobaczenia.